Mamy lipiec 1932 roku. Trwa wielki kryzys, który w Polsce dotknął przede wszystkim chłopów. Produkty wytwarzane i sprzedawane przez chłopów są mniej warte. W naszych okolicach oznacza to biedę, chłopską biedę. Tymczasem w lipcu Rada Gminy Jadów podwyższa opłaty podatkowe na wjazd na targowisko, zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Słynne jadowskie targi odbywały się tutaj, na tym placu, raz w tygodniu. Tymczasem raz na kilka tygodni odbywały się jarmarki i na nich przybywało nawet 8-10 tysięcy ludności. 11 lipca odbył się jarmark, najważniejszy w roku, bo tuż przed żniwami. Wściekli chłopi, którzy często nie mieli po prostu skąd wziąć tych pieniędzy na opłatę targową, wjechali na targ, nie bacząc na poborców z Żydowskiego Stowarzyszenia Kupców. Sytuacja stała się groźna. Przyszła policja z posterunku w Jadowie, przybyła policja z posterunku w Radzyminie, przybył komendant powiatowej policji Perkowski, przyjechał starosta radzymiński Morawski i próbowali opanować sytuację, zachęcić chłopów do uiszczenia tego podatku. Ale w pewnym momencie, w godzinach popołudniowych, stało się coś strasznego. Chłopska frustracja dała swój upust. Jeden z agitatorów miał być aresztowany przez posterunkowego Adamskiego z Jadowa. Na posterunkowego rzucili się chłopi, okładając go orczykami, kłonicami. Posterunkowego próbowali ratować policjanci na czele z komendantem powiatowym Perkowskim, który dostał kłonicą w głowę. Policjanci wszyscy wycofali się do budynku sądu, dzisiejszego budynku Urzędu Gminy, który wówczas był dopiero co budowany. W pewnym momencie padły strzały. Nie wiadomo, kto pierwszy zaczął strzelać, natomiast pewne jest to, że policja wykonała salwę w stronę tłumu ludzi. Wielu zostało rannych. Jeden z gospodarzy upadł na ziemię. To była taka filmowa, brutalna scena. On dostał w przyrodzenie. Wykrwawił się na miejscu. Inni ranni zmarli też po kilku godzinach. Tłum rozstąpił się. Rozpoczęły się aresztowania. W następnych dniach prasa warszawska i nie tylko, bo prasa w całej Polsce opisywała te wydarzenia. W zależności od sympatii politycznych przerzucano się winą. Prasa sanacyjna sprzyjająca rządowi podkreślała, że winni są agitatorzy z prawicowej organizacji Wielkiej Polski oraz z lewicowej organizacji chłopskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie. Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie podkreślał, że winne były przede wszystkim wygórowane podatki oraz postawa wobec strajkujących zaprezentowana przez starostę Morawskiego oraz działalność skarbnika gminy Jadów Golańskiego, który przez ostatnie miesiące poczynał sobie w Jadowie niczym dyktator. Nazywany był na przykład przez PSL-owców jako jadowski Mussolini. Wytykano Golawskiemu, że w poprzednich miejscach pracy, w urzędach w powiecie sandomierskim, był karany za przestępstwa kryminalne i gospodarcze. To samo zarzucano mu w Jadowie. No i przede wszystkim obwiniano niesłuszną, zdaniem i prawicy, i lewicy, niesłuszną
podwyżkę podatków. Jaka była prawda? Tego pewnie dzisiaj się nie dowiemy. Źle, że górę wzięła chłopska rozpacz, chłopska wściekłość i jeszcze gorzej, że ówczesna policja miała dla nich w odpowiedzi tylko kule. Warto podkreślić, że ta sprawa nie zakończyła się tylko tego 11 lipca. Prasa warszawska podnosiła, że niebawem agitatorzy, którzy są ujęci przez policję, będą skazani. Prasa warszawska podkreślała też, że kilka dni później zebrała się Rada Gminy Jadów, która uchwaliła, że niemożliwe jest obniżenie podatków, bo to oznaczałoby przyznanie racji agitatorom właśnie z organizacji Wolnej Polski, z organizacji Wielkiej Polski. Jednak, jak wiemy także z kolejnych tytułów prasowych, chłopi rozpoczęli strajk w sposób mądrzejszy, mianowicie po wydarzeniach jadowskich z lipca 1932 roku przez następne kilkanaście tygodni w ogóle tutaj nie przychodzili na targ. I jeżeli wpływy z targu wynosiły w jednym tygodniu 1200 zł, to w kolejnych tygodniach 20 zł. To, co stało się w Jadowie, jak się okazuje, zmusiło władze jadowskie po kilku miesiącach do obniżenia podatków. I nie tylko władze jadowskie, bo podobne obniżenia podatków zaszły w Radzyminie, zaszły w Wołominie i w całym powiecie warszawskim. Zajmowały się tym wówczas właśnie sejmiki warszawskie i warszawski i radzymiński. To były sejmiki powiatowe. A po wojnie komuniści starali się zawłaszczyć pamięć o tych wydarzeniach. W jedną noc, jak mówią świadkowie historii, powstał ten pomnik z tablicą, która zakłamuje historię, bo po pierwsze jej wymowa jest stalinowska, a po drugie jedna z podanych ofiar nie była ofiarą tego wydarzenia. Mianowicie Józefa Kurowska nie zginęła podczas krwawego targu. Na szczęście ostatnio pojawiła się tablica, która opisuje w sposób bardziej rzetelny to, co wówczas się wydarzyło. A wydarzyło się naprawdę coś tragicznego. Dość powiedzieć, że sam ówczesny minister spraw wewnętrznych, minister Pieracki, musiał tłumaczyć się przed Sejmem Rzeczypospolitej z tego, co w Jadowie zaszło.